Problem wagi Polaków to problem wagi ciężkiej. Dlatego dziś w programie mówić będziemy Państwu nie tylko o tym, jak ważne jest zachowanie prawidłowej masy ciała, ale także jak walczyć z dodatkowymi kilogramami. Że jest to możliwe? Dowodem ta historia. Mam 24 lata. Ważyłam prawie 120 kilo. Obecnie ważę 63 kilo. Wstydziłam się wychodzić na dwór, wstydziłam się w ogóle wychodzić do ludzi, bardzo unikałam zdjęć, bardzo unikałam kontaktu z innymi, nawet na rodzinne spotkania nie chciałam wychodzić, bo moja waga tak bardzo utrudniała mi życie. Gdy przytyłam, wszystko się skończyło, wszystko. Siedziałam wtedy w domu, nie mogłam ćwiczyć, bo po prostu nie miałam na to siły. Bolały stawy, bolały mięśnie, bolały mnie kości. Bardzo mocno bolał mnie też kręgosłup. Słyszałam takie komentarze, że to wystarczy tylko pobiegać. Tylko pobiegać albo tylko przejść na dietę. Z czego ja byłam na chyba wszystkich możliwych dietach, jakie tylko były. To jest dźwiganie ciężaru, więc takie rady jak na przykład bieganie, gdzie bolą stawy przy zwykłym przejściu 20 metrów, jest naprawdę ciężkie. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzi Pani po schodach i dźwiga Pani swój ciężar plus dodatkowe 50 kg lub czasami 80, 90, 100 jak inne osoby, które mają otyłość. Ta koszulka, ona wielkościowo jest rozmiaru 52-54, to jest taka różnica. Ja bym dwa razy mogła w nią wejść lub nawet jeszcze więcej. Ona była na mnie obcisła, jak ja ją nosiłam. Nigdy w życiu do tego nie dopuszcza, aby wrócić do takiego wyglądu, do takiego stanu zdrowia. Nigdy. Dostałam nowe życie i to nowe życie jest najcudowniejsze. Ja wiedziałam, że to jest choroba od momentu, kiedy już tak mocno przytyłam. To stan otyłości klinicznej nie jest stanem normalnym. To nie jest zdrowe dla całego ciała, dla całego organizmu. Będąc otyłym klinicznie, mamy też jeszcze mnóstwo dodatkowych innych chorób, które też pogłębiają ten stan, więc tak, to jest choroba. Doktor, kiedy szłam do niego na badania, do mojego doktora rodzinnego, mówił mi, że muszę schudnąć, że muszę coś zmienić, żeby nie dopuścić się do stanu takiego, że dostanę cukrzycę. Bałam się, ale bardziej bałam się tego, że nie obudzę się któregoś dnia po położeniu się spać. Przy takim poziomie insuliny można było po prostu się położyć i się nie obudzić. Chciałam wrócić do zdrowia, chciałam pozbyć się tych wszystkich chorób, które miałam. Teraz jestem najszczęśliwszą osobą na świecie i naprawdę nie ma szczęśliwszej osoby ode mnie. Mogę w końcu wszystko robić, jestem zdrowa, przede wszystkim jestem zdrowa. Nie mam żadnych dolegliwości, jakie miałam przed tym, nic mnie teraz nie boli. Moje życie zmieniło się tak i moje żywienie. Odżywiam się zdrowo. Teraz tą sałatkę, którą robię, no to jest to sałata, awokado, pomidor, mozzarella i kurczak. Warzywa w mojej diecie aktualnie stanowią 60%. Mięsa jem teraz bardzo mało, jem też dużo ryżu i słodyczy nie jem. Jestem najszczęśliwsza, naprawdę. Ja gdybym mogła, to bym chyba wykrzyczała to całemu światu, że jestem taka szczęśliwa. A normalnie aż się wzruszam, jak o tym mówię. Ale no pan doktor dał mi nowe życie, nie?
Ta historia, którą Państwo usłyszeli, to historia, którą bardzo dobrze zna dr Paweł Lech. Panie doktorze, jak dużym problemem jest otyłość, patrząc na tę historię, którą usłyszeli nasi widzowie? Jest to choroba nazywana pandemią XXI wieku i nie bez kozery jest tak nazywana. Tak naprawdę teraz toczą się równolegle dwie pandemie. Pandemia koronawirusa oraz pandemia otyłości. Tylko zobaczcie Państwo, że pandemia koronawirusa dzięki szczepieniom, dzięki takim zorganizowanym działaniom wygasza się. Tak? Natomiast pandemia otyłości rozwija się coraz bardziej. Ten odsetek chorych otyłych w Polsce dramatycznie w ciągu ostatnich lat wzrósł. My w Europie jesteśmy wiodącym krajem, jeśli chodzi o przyrost otyłości u osób nieletnich i u dzieci. W tej chwili co piąty dorosły mężczyzna ma otyłość patologiczną, a ponad 40% społeczeństwa ma nadwagę. Także problem jest rzeczywiście ogromny. Co to oznacza dla Pana? Bo kiedy słuchaliśmy tej historii, kiedy rozmawiamy z pacjentami otyłymi, oni mówią: myśleliśmy, że to problem estetyczny. Nie mieliśmy świadomości, że to problem medyczny. Przez wiele lat otyłość nie była postrzegana w ogóle jako choroba. Tacy ludzie byli nieco dyskryminowani w społeczeństwie, prawda? Grubasek niech po prostu mniej je, więcej się rusza i wtedy schudnie. To nie do końca jest tak. Otyłość to jest bardzo skomplikowana choroba. To jest matka wielu chorób, która niesie ze sobą masę powikłań, z której wynika cukrzyca, z której wynika nadciśnienie, z której wynika bezdech senny. Osoby otyłe cierpią na zdecydowanie wyższy odsetek zachorowalności na choroby nowotworowe, są bezpłodne. Mówimy często o tym, że chorzy otyli zdecydowanie mają wyższe ryzyko zachorowania na COVID, a jeżeli już zachorują, to te przebiegi są znacznie cięższe i ilość zgonów wśród chorych zainfekowanych koronawirusem jest zdecydowanie wyższa wśród chorych otyłych. Często rozmawiając o pandemii, mówimy o tak zwanym długu onkologicznym. Pacjenci odłożyli profilaktykę na później, więc rośnie nam dług onkologiczny, ale rośnie też masa ciała Polaków w pandemii, jak bardzo przytyli, nie ruszając się, nie wychodząc z domu. Polacy bardzo przytyli. Nasz rekordzista przytył prawie 70 kg w ciągu 4 miesięcy. To jest trochę błędne koło, ponieważ pacjent jest otyły, ktoś powie: więcej się ruszać, ale taki pacjent z dużą otyłością ma problem z poruszaniem się, a co dopiero z uprawianiem sportu. Pojawia się stres, patologiczne zajadanie stresu. Oczywiście, że tak. Operowaliśmy 19-letnią dziewczynę, która ważyła prawie 250 kg. Ona dostała zalecenie od swojego lekarza rodzinnego, że ma się więcej ruszać. Proszę sobie wyobrazić, jaką aktywność fizyczną ma podjąć osoba ważąca 250 kg. To jest nierealne. Z Pana punktu widzenia, gdzie leży przyczyna tej pandemii otyłości? To są zmiany demograficzne, to są problemy krajów rozwijających się, prawda? Dostęp do zmodyfikowanej żywności, to, że przez ostatnie 2 lata siedzimy w domu, prawda? Dzieci zostały zamknięte w domach, przykute do komputerów, przykute do laptopów. Aktywność fizyczna dorosłych i dzieci drastycznie zmalała, co spowodowało w efekcie przyrost masy ciała. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Więcej o tym, jak dużym problemem jest otyłość, jak z nią walczyć i jak wygląda sytuacja w regionach, już teraz w felietonie. Odsetek mieszkańców Warmii i Mazur, którzy zmagają się z dodatkowymi kilogramami, nie odbiega od średniej ogólnopolskiej. Co drugi dorosły ma o kilka kilogramów za dużo. Troje na pięcioro z nas ma nadwagę, a jedno na czworo jest otyłe. Otyłość skojarzona z brakiem ruchu, bo to jest bardzo ważne, tak? Jest czynnikiem znacznie zwiększającym ryzyko wielu nowotworów, głównie tych najczęstszych: rak jelita grubego, rak piersi, rak prostaty. Przy zachowaniu obecnych trendów w 2025 roku otyłych będzie już 26% polskich kobiet i 30% mężczyzn. Największa przyczyną otyłości jest oczywiście brak czasu i brak wiedzy. Brak czasu na przygotowywanie czegokolwiek w domu, bo rzeczywiście dużo pracujemy, chcemy spędzać czas z dziećmi, a w związku z tym nie ma czasu tak naprawdę na przygotowywanie 5 zdrowo zbilansowanych posiłków w ciągu dnia. I to jest największa bolączka dzisiejszych czasów. Ale dieta to tylko jedna strona medalu. Dla zachowania zdrowia potrzebny jest ruch, który przyspiesza metabolizm, spowolniony wtedy, gdy prowadzimy siedzący tryb życia. Nasz metabolizm spowolniony, duża ilość pewnych substancji w organizmie pobudza wzrost komórek nowotworowych, podczas gdy na przykład jesteśmy aktywni, to wtedy zmniejszamy ten niekorzystny bilans
i sama aktywność, nawet jeżeli nie prowadzi do spadku istotnego masy ciała, już jest dobrodziejstwem dla pacjenta w kontekście ryzyka chorób nowotworowych. Natomiast jeżeli uda nam się jeszcze utrzymać prawidłową masę ciała, to super. Aczkolwiek wbrew pozorom, ważniejsza niż dieta jest aktywność fizyczna, bo ona jest korzystniejsza z punktu widzenia fizjologii i tych wszystkich właśnie ryzyk cywilizacyjnych. Czyli można nawet mieć lekką nadwagę, ale będąc aktywnym fizycznie nie ma się tych ryzyk, które ma człowiek czasami o prawidłowej wadze, który restrykcyjnie utrzymuje dietę. I jeszcze jeden argument za tym, by nie popaść w pułapkę wagi. Nie tyle kilogramy, co centymetry mają znaczenie. Same kilogramy i wskaźnik BMI, który jest jakby pochodną kilogramów, to jest jakby jedna informacja, że mamy tych kilogramów za dużo. Natomiast obwód talii mówi nam, ile mamy tkanki tłuszczowej brzusznej, bo to jest ten tłuszcz, który jest najbardziej groźny i najbardziej jakby znamienny w skutkach tych chorobowych. Więc ważniejsza w zasadzie jest obwód talii od kilogramów, bo dobrze umięśniony człowiek no, może ważyć troszkę więcej, ale wcale nie znaczy, że jest otyły. To dla pań jest 80, dla mężczyzn 93 w centymetrach, więc no, dość, że tak powiem, wymagające. No ale to jest ideał. Podstawowe rzeczy to eliminacja cukru i zwiększenie aktywności fizycznej, którą Polacy znacznie ograniczyli w trakcie pandemii. W efekcie 42% z nas przybrało na wadze ponad 5 kg. Czyli krótko mówiąc, nie żadne diety cud, czary, mary, tylko aktywność fizyczna i normalne zbilansowanie odżywiania to jest recepta na zdrowie. Przykłady zbilansowanych diet znajdziecie na tych stronach internetowych. Otyłość po paleniu papierosów to jest druga przyczyna poważnych problemów zdrowotnych, w tym również nowotworów złośliwych. A zatem dodatkowe kilogramy to nie jest problem tylko estetyczny, ale przede wszystkim medyczny.